Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku prezentowym. Znaczy nie to, że prezenty będę dawał, tylko to, że zaprezentuję Wam świetny produkt jak dla mnie, a jest nim kask rowerowy. Kask niebagatelny, ponieważ jego cena jest wysoka, ale za tym idzie wspaniała jakość. Jest to kask firmy Xnito. Kask naprawdę, słuchajcie, jest bardzo, bardzo lekki. To jest po prostu piórko. Kask dedykowany jest dla rowerów elektrycznych, hulajnóg elektrycznych, jak i zwykłych rowerów, ponieważ on ma nie dość, że podstawowe atesty bezpieczeństwa, to ma atesty na to, że wytrzyma jazdę i upadek przy ponad 40 km na godzinę. Dla mnie to jest rewelacja. Spójrzcie na jakość wykonania. Tutaj nie ma żadnej niedoróbki, wszystko jest perfekcyjnie spasowane. Mamy różne oczywiście rozmiary, mamy różne kolory tych kasków. Mi akurat trafił się taki ciemny, bo taki sobie zażyczyłem i wysłuchano mojej prośby. Ja już w nim pojeździłem troszeczkę, żeby sprawdzić produkt, zanim zacznę właśnie recenzję. Powiem Wam, że jest mega, mega wygodny. Coś podobnego jak kask, który do tej pory używałem i używam nadal. Uvex, uwierzcie mi, kask jest mega, mega wygodny. Głowa się nie męczy, właśnie ze względu na tą lekkość. On jest bardzo leciutki, jak piórko. Tutaj z tyłu mamy świetną regulację do pasowania do głowy, żeby nam kask fajnie sztywno leżał. I powiem Wam, że ten mechanizm naprawdę działa wyśmienicie, perfekcyjnie i profesjonalnie. Czujecie, jak to zmieniacie, czujecie w dotyku. To powleczone jest taką gumą. No, jakość tego mówi samo za siebie. Druga sprawa, paski. Słuchajcie, to jest taki... że muszę metkę zerwać. Tutaj jest taki system fajny, magnetyczny. Po prostu przykładacie, spójrzcie, i później naciskamy. Mamy z jednej strony takie cudo, z drugiej takie cudo i przykładacie, ona sama się łączy, nie? Potem, żeby zluzować, wystarczy tu nacisnąć i już luzujemy. I ponownie. Bardzo wygodne, nie trzeba gmerać, zapinać. Spójrzcie, bierzemy tak. Cyk, już jest zapięte, nie? Nie musicie się martwić, później cyk. Nawet w rękawiczce bez problemu, wiecie, jak to się w zimę jeździ, tak jak ja na przykład lubię w zimę jeździć, w rękawiczce po prostu musicie zbliżyć i samo się łączy i już. Później rozłączacie. Świetna sprawa. Kask wyposażony jest w oświetlenie z przodu, jak i z tyłu. Jest to nie na baterię, jest to po prostu ładowane przez port USB, który zlokalizowany jest tutaj, pod gumką. O, tutaj jest pod gumeczką. Jest to USB typu C, czyli standard w dzisiejszych czasach praktycznie. Lampę przednią, jak i tylną włączamy włącznikiem zlokalizowanym w tylnym oświetleniu. Naciskamy raz, mamy takie mryganie z tyłu, widzicie? A z przodu... O, pali się teraz lampeczka. Przedni tryb jest niezmienialny, za to z tyłu możemy sobie zmienić na trzy tryby różne. To jest pierwszy, drugi to jest oświetlenie stałe. No i trzeci taki, o, taki kolorowy pajacyk. I ponownie wyłączamy. Wszystkie trzy tryby mają włączone oświetlenie przednie. Możecie używać lub nie musicie używać. Sprawdzimy sobie w nocy, jak to się sprawuje, zaraz Wam to pokażę zresztą. W zestawie dostajemy oczywiście kabelek USB typu C do doładowania tego kasku. I mało tego, rzecz bardzo ważna dla mnie. Daszek. Ten kask ma przyczepiany daszek, który możemy odłączyć w celu wyprania. A dlaczego mówię, że ten daszek jest ważny jak dla mnie? O, taki daszek. Tutaj się go montuje z przodu. Zaraz to zrobię. Ważne dla mnie z tego względu, że ja mam okulary, one przyciemniają się co prawda na słońcu, ale gdy założę kask i jadę pod słońce, to tu pomiędzy okularami a kaskiem wpada mi światło słoneczne i wierzcie mi, ja nic nie widzę, dlatego kupiłem sobie poprzedni kask, ten Uvex, on miał taką zakładaną przybicę i to pomagało mi w jeździe właśnie rowerem pod słońce, a tutaj to zrobi robotę, bo będę miał taki daszek. Zaraz go zamontuję, pokażę Wam, jak to wygląda. To wszystko jest na rzepach. Wyciągacie ten pasek ochronny, montujecie sobie daszek. I teraz, o, proszę bardzo, możecie sobie założyć. Czekajcie, skręcę sobie bardziej. I tak wygląda z daszkiem, elegancko. Jak dla mnie, bomba.
i na pewno będę go używał zamiast swojego kasku dotychczas, którego mam, ponieważ ta przyłbica, którą tam mam, taka ciemna, nie zawsze się też sprawdza, bo ona już po czasie się zrobiła taka, no, niezbyt przejrzysta, już taka zmatowiała, a tak jest znacznie lepszy widok, zawsze lepsze pole widzenia. No i ten daszek, to jest po prostu rewelka. Jak mówiłem wcześniej, kask jest bardzo drogi. Jego cena jest tak wysoka, jak mój poprzedni kask, który kupiłem, Uvex. Jest dokładnie taka sama cena, ale wierzcie mi, że za tą ceną idzie naprawdę świetna jakość, certyfikaty i jak go kupicie, na pewno będziecie zadowoleni. Ja zawsze byłem przeciwnikiem kasków, jak wiecie, nigdy nie używałem, ale w końcu się skusiłem, ale że no, przymierzałem te kaski takie budżetowe, różne. Fajnie leżą te kaski, ale jak mówię, nie mogłem znaleźć dla siebie żadnego kasku odpowiedniego, wygodnego, dlatego kupiłem sobie Uvexa. Także na bezpieczeństwie generalnie uważam, że nie ma co oszczędzać. No rewelacyjnie, trzyma się głowy wyśmienicie. Zobaczcie, nic nie lata, nic nie spada. Jest po prostu lekki, nie ma tej masy, nie ma tej bezwładności takiej na lewo, prawo. No kurde, rewelacja. A ten rowerek będzie w następnej recenzji. O, zobaczcie w pełnym słońcu, jak to wygląda. Słoneczko, patrzcie, napierdziela, zero chmurki. I powiem wam, tak jakbym jechał normalnie, to mrużę oczy. A tak, zobaczcie, daszek, świetna sprawa, jadę na rowerze pod słońce. Mamy godzinę 7 w tej chwili, 12 czerwca, słoneczko jest na tej wysokości i ja nie muszę mrużyć oczu. Rewelacja, ten daszek naprawdę, jak dla mnie, robi naprawdę wielką robotę. Teraz podczas jazdy w słońcu, zobaczcie, naprawdę nie muszę mrużyć oczu. Zresztą chyba widać po cieniu, gdzie pada cień z tego daszku. No, rewelka, mnie się podoba. Kask fantastycznie leży na głowie, naprawdę nie czuć go prawie w ogóle. Mamy 23.30 w tej chwili, zobaczcie, wyglądam jak w kasku górniczym, prawda? Jak elegancko świeci. Zaraz wam pokażę, przyjadę się tu rowerem, zobaczycie jak mnie widać, ale chodźmy do ciemności, takiej solidnej ciemności. No, kamera tego nie uchwyci, ale możecie zobaczyć. O, patrzcie, tak oświetla kask z przodu lampką. Pokażę wam, żebyście nie mówili, że to nie ja, to ja. Tak świeci właśnie ten kask. Jeszcze raz, o, zobaczcie. Kamera troszeczkę zaciemnia, choć ta ma dużą matrycę i dosyć dużo widać. Tu włączmy może rowerek. Rower sobie stoi tutaj. Elegancko. Nie no, wyłączmy to światło. O. A tak, no, oświetla, patrzcie, na boki ruszam głową teraz. Bardzo dobrze widać, nie oślepia, a pod nogami naprawdę. Zobaczcie, wszystko widać, fajna rzecz. Fajnie widać z daleka, pomimo oświetleń świata w rowerze. Z tyłu jesteśmy bardzo mocno widoczni. Ja tam jestem zachwycony tym kaskiem. Strasznie mi się to podoba. Ja osobiście kupiłbym ten kask, gdybym znalazł zamiast swojego Uvexa właśnie ten kask, to bym go naprawdę kupił, ponieważ raz, że to oświetlenie też robi robotę, jesteście bardzo widoczni w nocy. No i to by mnie przekonało, bo ja akurat jestem zwolennikiem daszków. Otwory wentylacyjne, które zlokalizowane są u góry, słuchajcie, spełniają swoją rolę. Głowa nie poci się w tym kasku, jest przewiew fajny. Nie wiem jeszcze jak w zimę, czy zmieszczę to z jakąś czapką, czy coś, zobaczę, bo zawsze mam z tym problem, bo w zimę bez czapki jechać w samym kasku, no to te otwory robią taką robotę, że w łeb jest zimno. Te wszystkie wyściółki tutaj, jak mówię, ten daszek, czy to ta osłonka, wszystko jest ściągane, do prania możecie włożyć, wszystko jest na rzepach. Serdecznie polecam, jeżeli ktoś chce porządny sprzęt bezpieczeństwa zakupić, to polecam kask Xnito. Oczywiście link znajdziecie w opisie tego filmu. Trzymajcie się i do zobaczenia.